Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie zainteresowanych Dark Souls 2 na moim kanale. I jesteśmy w Dolinie Żniw, z tego co się orientuję. Czyli bardzo dużo toksycznych rzeczy i taki też będzie chyba, z tego co pamiętam, tutaj boss 1, chyba tak. Nie, dwa bossy tutaj będą. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie mamy możliwość pozbierania tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. Poczekajcie jeszcze. Przełączyłbym sobie, wiecie co? Na podgląd obrazu. Taki bezpośredni. Okej. Okay. O, Hunter jest offline. Taki bezpośredni, czyli puszczenie obrazu i dźwięku bezpośrednio na monitor, a nie przez aplikację w komputerze. O, takie małe opóźnienie jednak jest, a w Dark Souls jest to i to dość ważne, żeby tego opóźnienia za dużo nie było, nie? Bo tutaj trzeba jednak unikać i tak dalej. Dobra, to jest taki jeden typor. I ten typor, o właśnie, rozwala tą ścianę. Bardzo chętnie, zaraz, raz. O, on tam, kurwa. Strasznie on jest twardy. Oh, shit. Tą łapą jednak potrafi zdzielić, co? Dobra, opcja jest taka, że nie naprawiamy sobie tego pierścienia w tym momencie, dlatego że tutaj możemy dosyć często ginąć, tylko że jednak większa ilość zdrowia by się przydała. No, w przypadku tego typa, jak widzieliście, i tak giniemy na jednego hita. Aha. Bo my nie straciliśmy, no tak, ja nie straciłem postaci człowieka. Ja nie straciłem postaci człowieka i nie straciłem swoich dusz. Ale za to został zniszczony pierścień, o którym wspominałem. I teraz tak, tego gościa trzeba tu ładnie zlikwidować w taki sposób. 147. On się niebezpiecznie zbliża, ja się niebezpiecznie zbliżam. Ale nie powinien nam robić większych problemów. Bo tak, ja bym chciał, żeby on mi rozwalił. A nie przejdę teraz koło niego. Nie przejdę teraz koło niego. Kurde, ja chcę za jego plecy przejść, dlatego że tam są. Tam są te znajdźki. A on musi mi rozwalić tą ścianę. Jest problem. Jest, ziomuś, z tobą problem. Holy shit! No to akurat wlazłem na te kamienie. No szak! Szak by trafił! O, fuck. Naprawa takiego pierścienia i tak kosztuje jakieś. Aha, straciłem w tym momencie człowieczeństwo. Brawo, Seto. Jesteś totalnym idiotą. Tak właśnie, dobra, zobaczymy, jak sobie będziemy radzić bez grania człowiekiem. Bez grania człowiekiem będziemy mieć połowę życia. WTF? Jakim cudem? Zwiększa maksymalną ilość punktów życia. Jakim cudem ja mam nadal pełen pasek zdrowia przy zniszczonym? Jestem teraz pustym, nie? Tak, bo mam taką zielony nos mi tam wystaje. Jestem teraz pustym. Jakim cudem ja mam pełny pasek? Dobra, czegoś tu nie kumam. Dobra, zabiję tego typa, bo mnie naprawdę gra na nerwach.
Dobra, gin palancie. I widzicie, o którą mi skał, o którą mi ścianę chodzi? O tą tutaj. Za tym jest troszeczkę tych skarbów, które on bym nam, mógł nam odblokować. Przy tą skrzynię, ale uważaj na trujący gaz. Lajtowo. Aha. O, oh shit. To nie jest takie proste, bo ja... Trujący kamień i żywica zgniłej sosny. Wymagane pochodnie. A na kim i pochodnie? Zjazd na dół. I tam taradam, tam, tam, taradam, tam. Prosto, 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 prosto. No, jestem zatruty. Shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit, holy shit. Jestem ciekaw, czy jakbym tam jeszcze raz podszedł i zginął. W ogóle, jakbym jeszcze raz zginął, to. Czy by był problem z tym, że mi na przykład nagle znowu zniknie. Chyba, że jakbym zdjął ten pierścień i go założył ponownie. Kurde, tylko że tak. Gadom, gadom, gadom. A ja w sumie. Nie wiem, czy ja na tą lokację jestem przygotowany, tak naprawdę. Tutaj, ziomuś, chodź. Chodź. Chodź, chodź. Tu chodź. No, ale ty miałeś uderzyć łapą. No i nie uderzyłeś łapą. Tu, 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 tu. Tu. Rozwal tą ścianę. Nie wal tymi czarami, tylko rozwal łapą. Chciał mnie złapać. Ja nie wiem, co on chce zrobić. No, stary. Jesteś niezły. Taki wielki... Wow! Dobra, prawie. Prawie się udało, ale jednak nie. Dobra, mam go gdzieś. Mam te znajdźki również gdzieś, bo tam na, tak naprawdę stamtąd w sumie interesują mnie zazwyczaj tylko i wyłącznie te dusze nieznanych żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Więc oleję to w tym momencie może. I pójdziemy dalej. Pójdziemy dalej, spróbujemy znaleźć kolejne ognisko, rozwalić kolejnego tak naprawdę bossa. Jak moje życie? Aha, zapomniałem przecież, o! Tak, wy już pewnie mi napisaliście miliard komentarzy, a zapomniałem przecież, że ja w roli pustego nie tracę życia tak jak w Demon Souls od razu do połowy, tylko z każdą śmiercią tracę 10%. Fakt, fakt, fakt. I tam też gdzieś są pewnie moje dusze, które chętnie bym zezarł. Okej, okay, trzy tałki. Przepraszam pana. I ja te... Zaraz, ile ja mam kolejny poziom? 3600. Tylko ja bym chciał na przykład naprawić sobie tą... ten pierścionek. Dobra. Polecimy do Majuli. Mamy jeszcze trochę tych kukieł. Na razie może nie będzie mi to potrzebne, chociaż tutaj możemy często ginąć, więc byśmy co chwilę musieli naprawiać ten pierścień. Teleportacja do Majuli strasznie dużo trwa, dodatkowo naprawa tego pierścienia chyba kosztuje 2 albo 3 tysiące dusz, więc to też jest dosyć sporo. W tym momencie akurat potrzebujemy ponad 3 tysiące dusz na ulepszenie, znaczy na zwiększenie swojego poziomu, dodanie jednej statystyki, jednego punktu w jakiś współczynnik, czyli levelowanie o jedną tą. O, widzicie, ta dziewczynka tutaj przyszła z kucykiem i sobie siedzi w Majuli, także jest nieźle. Ja nie wiem, chyba te kukły człowieka tak naprawdę można kupować gdziekolwiek, u tej babki chyba z kramem na plecach, tak mi się przynajmniej zdaje.
Ale nie jestem do końca pewny. Okej. Zaraz zobaczę, czy faktycznie mam rację, czy racji nie mam. Kup przedmiot. Kukły człowieka, ona ma tylko 5. Więc nie jest to takie hop-siup. Dobra, naprawa tego pierścienia na razie nam się chyba nie opłaca, z tego co wiem. Lecimy dalej, lecimy do kolejnego ogniska i zastanawiam się, czy po prostu, czy eksplorować, czy po prostu lecieć do kolejnego bossa. I za bossem jest kolejne ognisko. Bo tego bossa moglibyśmy też pokonać, tylko że... Musiałbym sobie dostroić chyba inne zaklęcia na tego bossa. Bo jednak na bossów trzeba dosyć ciężkie zaklęcia. Dostrójmy sobie... Włóczni nie możemy niestety używać. Mamy 2 w tym momencie, 40 inteligencji potrzebujemy na te rezonujące dusze. Potrzeba nam jeszcze troszeczkę wiary. Rezonujące dusze zużywają naszą ilość dusz do tego, by zabić przeciwnika. Dobra. Będę musiał się rozejrzeć za czarami, które możemy sobie kupić u różnych sprzedawców. Dlatego, że warto by było mieć trochę więcej tych dobrych. To jest fajna farma z tymi typami. Może ja nie będę ich na razie tutaj dobijał. Ten typ jest dosyć mocny, powiem wam. Ten typ jest twardy jak nie wiem. On kurna jak ciulnie, to on nie tylko bije w miejscu, gdzie uderzy młotem, ale... O, widzicie? Rozchodzi się taki... Wow. Wow! No, było blisko. Odłamek tytanitu, to akurat się przyda pewnie na ulepszenia. Odłamek tytanitu, ale tak, on mnie trochę tutaj poturbował. Jednak jak widzieliście, na czary oni są dosyć odpornieni. Ale na miecz, który mamy, ja go ulepszałem, ten miecz? Ognisty długi miecz, nie ulepszałem go. Jakbym go jeszcze ulepszył, to by było ciekawie. Dobra, ten ziomuś. Wow, żebym ja tam na dół nie wpadł. On chyba troszeczkę życia... Nie? On jest odporny na trucizny? No ładnie. A nie, jedzie mu trochę tutaj jakaś trucizna, zabiera mu życie. I to dosyć sporo. Nie, no ładnie. O to chodzi. Dobra. Lecimy dalej. Ja muszę się tam będą teraz ten... Czaskać na dole, pewnie. Strażnica żniw. Ej, tutaj są, słuchajcie, takie purchawki. Które mogą nam... O, właśnie. Troszeczkę nabrudzić i zatruć życie. O, niestety. O, ty! Ty mało! Jakie to jest... Ła! Brzydactwo. Będziesz purchać, czy nie? A, purcha, zobaczcie, widzicie? I są tutaj takie niektóre miejsca, w których tych purchawek jest naprawdę... Naprawdę sporo. Nie tam. I w sumie tak naprawdę możemy przebiec obok nich wszystkich.
aż do tamtej mgły, za którą znajduje się boss. Właź, 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 właź. No. I to jest, kochani, poznajcie Jabę. O Jezusie. Jak mało ja mu zabieram. Poznajcie Jabę. Brzydkie to jak cholera. Ej, 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 ziomuś, 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 ty się tak do mnie nie zbliżaj. Podstawą w walce w Dark Souls z kimkolwiek tak naprawdę, czy to jest boss, czy to nie jest boss, podstawą jest to, żeby obserwować swoją staminę, nie być zachłannym na hity. Bo jeden więcej hit może nam zabrać więcej staminy i jest wtedy problematycznie. Tak jak ja na przykład teraz zrobiłem. Nasza postać jest unieruchomiona przez pewien czas. Przy kastowaniu speli. Tak naprawdę możemy sobie oczywiście znajdować itemy na szybsze kastowanie speli. Ale jednak ten cooldown tutaj jakiś jest. Szybsze namierzanie. Okej. Jak wspomniałem, mogłem sobie dostroić te lepsze strzały. Coś mi się zdaje, że będę musiał ziomusia jeszcze po sztylecikiem moim tutaj posmyrać. Nie jest trudny boss, ale zagapienie się może dosyć dużo kosztować. Bo jak widzicie, korzystanie z czarów również zużywa nam staminę, więc... Jedyne co on może nam zrobić, to naskoczyć tak na nas. Jeszcze jeden atak mógłby zaprezentować. Znaczy, mógłby. W sumie to nie chcę, żeby zaprezentował. No strzelaj. Takie rolowanie się. Rolowanie. Nioch, nioch. Rolowanie. Ziomuś, ziomuś, ziomuś. Tutaj trzeba uważać, właśnie te jego naskoki mogą być dosyć problematyczne. No ale przyznajcie, że wygląda jak Jabba. Z Gwiezdnych Wojen oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Przy okazji, a to już wspominałem chyba nie raz, ale wspomnę też kolejny raz, bo jednak Dark Souls w tym momencie też wyszedł, znaczy w tym momencie, no już jakiś miesiąc temu wyszedł również na pecety, więc pewnie większa ilość graczy w to zagra. No, tutaj było blisko, co? Więc pewnie większa ilość graczy w to zagra. Jeżeli byście traktowali moje filmiki jakoś, nie wiem, broń Boże, jako poradniki, bo ja w to jakimś arcymistrzem nie jestem. O, shit, tego to ja nie widziałem. Ale jak zużyjemy naszą staminę do końca, naszą wytrzymałość do końca, to wtedy nie możemy szybko biegać aż do odzyskania pełnej ilości staminy. Paska. Więc to też może czasami nam popsuć nieźle plan. Chciwy demon. No, jeszcze jeden hit. I właśnie, na przykład w przypadku takim, gdzie został nam jeszcze jeden hit, nie warto być zachłannym, jak widać. Dusza chciwego demona. No i tamci panowie już tutaj do nas biegną, ale ja nie chcę z nimi walczyć, bo nie chciałbym stracić swoich duszyczek. Broń Boziu.
Dlatego sobie rozpalimy to ognisko, przy okazji sobie przysiądziemy, żeby oni się zrespili na swoje miejsce. I tutaj mamy takiego... pana? Albo kogoś za maską. Zaraz zobaczymy. What is it? Aha. I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed. Okej, już się powtarza. Więc możemy się przenieść do Majuli i nadal inwestować w wiarę. Bo chciałbym jednak zdobyć ten strój, te szaty, które nam będzie oferował Felkin. Tylko nadal nie sprawdziłem, za ile wiary tak naprawdę on nam to podaruje. Nie wiem, czy 20-20, chyba jakoś tak. Albo kilkanaście wiary i inteligencji musimy mieć po tyle samo. I podobnie ta pani, która przełączyła nam to przejście właśnie do Felkina. Ona też w przypadku, gdy mamy tam ileś... wiary i inteligencji albo samej wiary, to daje nam też odpowiednie... Ona, od niej będę chciał dzwonki do właśnie heksów. Nowy poziom. I teraz tak, lecimy w wiarę. No troszkę tych poziomów tutaj wpadło. Do 16. Zostało nam 2500 dusz. Zobaczę, czy uda się naprawić mój pierścień. Czy on jest naprawa za 3000, czy za 2000? Naprawa. A, za 3000, więc wypadałoby jakiś... Wypadałoby sobie skonsumować jakąś duszyczkę. Nie wiem, czy nie za 800. Właśnie, za 800. No nic. Będzie z nadmiarem. Naprawa. Za 3 tałki, więc warto było nie ginąć często, żeby tych dusz tyle nie tracić, co? Ale zaraz, jak ja usiądę sobie przy ognisku, ja nie tracę dusz, nie tracę człowieczeństwa, ale w momencie, gdy nie mam człowieczeństwa, to nie mam co stracić. Pytanie, czy zmniejsza mi się pasek zdrowia za każdym zgonem, jak nie jestem człowiekiem. No nic, dobra, lecimy dalej. I to był chyba tutaj w takim razie. Wypadałoby podpalić wiatrak, bo dzięki podpaleniu wiatraka będziemy mogli chyba, z tego co pamiętam, zlikwidować ten cały kwas, który tutaj wokół jest. A zwłaszcza nie będzie tego kwasu zbyt dużo na bosie tej lokacji. Do czego też właśnie chcę dążyć. I... może sobie jakoś łatwiej z nią poradzimy. Z nią, no właśnie. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzimy. Ale coś czuję, że jestem jeszcze jednak za słaby na tą lokację. No ale zobaczymy, spróbuj zeskok. Ta, jasne. Przecież może i bym coś tam znalazł, ale...
Zbliża się tajemnica, więc spróbuj odwaga. Jasne, Tam nic nie ma. Jaki fake. Dobra. Pomóż mi. O Jezu, kurde, mnie ktoś przestraszył tutaj, ten duch. I tutaj będziemy mieć takiego brzydala. O właśnie, o właśnie, o właśnie. To są skubańce. Oni nie mają... Trzeba było sobie nadawać staminę. Też się bronią. Goście bez głowy ogólnie. No niech no podejdzie. Pięknie. Tam jest jakaś duszyczka, możemy ją sobie wziąć. O, tamten przyjemniaczek może być dosyć ciężki do opanowania. Tutaj jest jeden gość znowu z tym młotem. Bez młota to nie robota, jak to mówią. Czy on się zatruł? Chyba nie. Na razie. Dobra. I teraz największym problemem właśnie będzie ten z tą lancą. Rozjarzony klejnot życia to jest troszeczkę lepszy klejnot do uzdrawiania się. Tylko tak, tam jest jeden ziomuś. A tu do nas będzie strzelał, no właśnie. I będzie nas mógł zatruć. Spadł. O, kiedyś na przykład na live nie wiedziałem, jak dojść do tej duszy. Nie da się tam przeskoczyć przez ten most, bo jest on zbyt długi. I... O, come on. No, nie wierzę. Odlokował mi się, no. Oh, fuck you. Teraz będzie bił w to kółko, ja nie będę mógł go ubić. O, 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 właśnie, właśnie, właśnie. Podla znowu, no i znowu uciekł, noż. A jak mamy loka na jakąś postać i daleko, i długo, długo jej nie widzimy, nie widzimy na oczy, albo odejdziemy zbyt daleko, to nam ten lok przestaje działać. No właśnie, ten jest problematyczny i to cholernie problematyczny. Bardzo mądry ziom. O, i na górze jest ognisko. Kolejne ognisko tutaj widzicie za fogiem. I do niego będziemy chcieli dojść, a przynajmniej ja będę chciał dojść. Nie chciałbym, żeby on mi strzelał w plecy, więc wolałbym go rozwalić. Ale jeżeli nie chcę tego robić, no właśnie, i tak do mnie strzela, to nie będę się z nim kłócił. I teraz tak. What shit? Dobra, jeden jest out. Widziałem, że tu będzie dwóch przyjemniaczków, którzy mogą mi nieźle nabroić. Fuck. Bolało. Auć. Estusik. Jak najbardziej. Dobra, pójść do bonfire'a. No, tamtego już zostawimy, nie chcę go zaczepiać. I tutaj mamy do zrobienia trzy rzeczy. Znaleźć bon... Aha, już w sumie kończy nam się czas. Znaleźć bonfire'a.
Zawsze dodatkowy damage. Ja jeszcze nie zginął, dobra. Jakieś marne 160 dusz za niego dostajemy. Zbliża się pochodnia i zbliża się bezpieczna strefa. Właśnie, tam będziemy musieli podejść, jeżeli mówiłem o tym podpaleniu wiatraka. Okej. Dobra, tutaj mamy foga i za nim bonfire'a. Do niego sobie podejdę, rozpalę, nie będę siadał na razie i z wami się pożegnam, bo już czas nagli. Dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę wdzięczny. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!